Zaczynamy rundę drugą. Pierwsze pytanie. Co należy zrobić ze śmieciami? Poznać je do najlepiej do recyklingu. Dobrze. Jak zrobić to czyste powietrze? Bo dobra. Jeździć rowerami i nie palić śmieciami różnymi, na przykład butelkami albo ubraniami. Jeszcze coś dodam jeszcze. Najlepiej wejść w posiadanie nowoczesnych pieców z certyfikatem albo kociołem. Kociołem. Co możemy zrobić, aby smog był mniej? Możemy zmniejszyć ilość tych jakby produkcji, bo fabryki też często bardzo dużo zanieczyszczenia produkują. Możemy też przerzucić się głównie na rower, a jak możemy dostać się rowerem, to jechać komunikacją miejską i nie palić śmieciami. Oczywiście. Wymienić cztery choroby, które powoduje smog. Nowotwór, pamięć, zapalenie płuc i zaburzenie rytmu serca. Tak, poprawne. Czym nie należy palić? Drewnem, śmieciami, ubraniami, papierem i różnymi innymi śmieciami. Tak. Jaki kolor ma ten skominek? Pomarańczowo-żółty. Tak. Tam biorą się zanieczyszczenia w jakie było pytanie, bo to trochę nie zrozumiałam. Skąd się biorą zanieczyszczenia w powietrzu, kiedy mogą nam zaszkodzić? Zanieczyszczenia w powietrzu biorą się stąd, że 52% najwięcej to się pali z kominów. I jeszcze najlepiej, gdyby się nie jeździło auta. Tylko komunikacja jest komunikowana. Gdzie w twojej szkole znajduje się nie? Czy smog, który powstaje w naturze, różni się od tego, który powstaje pod wpływem działania ludzi? Nie, nie powstaje. Różni się. Czy w ostatnich latach problem ze smogiem przez się większa czy zmniejsza? Czy być nie cały czas jest najlepsza? Buźka, czyli ciemno, zielone. I to było ostatnie pytanie. Tym sposobem zakończyliśmy rundę drugą. Odpadnę niestety do wina czerwona.